Niecodzienne historie, podcast o demencji. Dzień dobry. Są to Historie Niecodzienne z demencją w tle. Jest to seria podcastów o historiach ludzi, którzy doświadczyli opieki nad osobą z demencją, którzy wiedzą, co to zmaganie się ze swoimi słabościami, którzy stale walczą ze swoimi wyrzutami sumienia, że nie są dość dobrzy, którzy chcieliby, żeby rzeczywistość wyglądała inaczej. Są to historie z czułością, z miłością, z troską w tle. A dziś odcinek o pani Joli, co po świecie demencji zaczęła podróżować. Czy łatwo jest odnaleźć się w tym świecie osoby żyjącej z demencją? Gdzie szukać pomocy, żeby pogłębiać wiedzę na temat demencji? Czy łatwo jest pokochać osobę z demencją? To zaczynajmy. Imię Jola ja przypisałam Pani i tak też będę się zwracać do Pani podczas tego listu. Właśnie dzisiejszy list zaczyna się od słowa POKOCHAŁAM OSOBĘ Z DEMENCJĄ Moja mama Krystyna urodziła mnie jak miała 27 lat. Mam jeszcze brata młodszego o 6 lat. Moje dzieciństwo było przepiękne, wypełnione miłością. Gdy miałam 16 lat, zmarł mój tata. Mama miała wtedy 42 lata. Dzielnie to zniosła, wspierała nas, spełniała zachcianki i nawet zgodziła się na psa w bloku. Brat zafundował nam towarzystwo wyżła. To musiało być wyzwaniem. Życie toczyło się w prawdziwej sielance. W 2007 roku bawiliśmy się na ślubie mojego brata, a w 2008 roku mama doczekała się wnuka. W tym czasie opiekowała się już swoją mamą, u której stwierdzono parkinsonizm. Z choroby babci niewiele pamiętam. Pamiętam, że miała problem wstać z łóżka i miała wykrzywioną mimikę twarzy. Pamiętam, że babcia bała się szpitala, nie chciała tam być. Ostatecznie zmarła w szpitalu na zapalenie płuc w 2009 roku. W noc, którą odeszła, lekarz pozwolił mi być przy jej łóżku. Głaskałam babcie po brzuchu. Myślę, że czuła się bezpiecznie. Wiedziała, że nie jest sama. Pani Jolu, pięknym jest towarzyszenie osobie, która odchodzi, choć po ludzku bardzo trudne. Życie toczyło się dalej. Korzystałam na maksa podróżując po całym świecie. Nie założyłam rodziny, tylko robiłam moje projekty podróżnicze. No właśnie stąd też tytuł, bo pani kochała podróże. No, a tu przyszło podróżować po świecie demencji. No, ale dowiemy się o tym za chwilę. Czytam dalej. Mama była samodzielna, zajmowała się już dwójką wnuków. Sama potrafiła opłacić rachunki przez internet. Niestety w 2016 roku przyszła trzecia śmierć w mojej rodzinie. Odchodzi dziadziuś, ojciec mamy. Nie widziałam albo nie chciałam widzieć, że coś u mamy zaczyna się zmieniać. Mieszkałam z mamą, ale żyłam swoim życiem, praca i podróże. Mama ma jeszcze siostrę, z którą spędzała czas. Trochę narzekała na ból nogi, chodziła powoli, ponoć torwa kulszowa. Tak się zdarza, że jakieś trudne wydarzenia są takim momentem spustowym, kiedy zaczynają się uwidaczniać zmiany związane z procesem otępiennym. Bardzo trudno je zauważyć, bo możemy je przypisywać emocjom czy takim stanom subdepresyjnym związanym z tym trudnym wydarzeniem. Czytam dalej. W czerwcu 2020 roku mama dostała dużej gorączki i nie wstała z łóżka. W tym czasie panował w Polsce COVID. Mimo to wezwałam karetkę. Nikt nie zrobił mamie testu. Przepisali jakieś leki i skierowali do lekarza rodzinnego. To początek mojej drogi. Codziennie obserwowałam, jak zmienia się życie mamy, jak zaczyna wymyślać różne sytuacje, opowiadać niestworzone rzeczy. Zamykała się w sobie. Ja podejrzewałam depresję. I rozpoczęłam wizyty u lekarzy specjalistów. Mama trafiła na tydzień do szpitala na obserwację. Jak sama powiedziała, ona nigdy nie leżała w szpitalu poza porodami. Stwierdzili Parkinsonic wtóry. Po tym mama sama funkcjonowała. Zapisałam ją prywatnie na rehabilitację, bo wiem, że przy tej chorobie to ważne. W styczniu 2021 roku umarła jej jedyna młodsza o 3 lata siostra. Mama zamknęła się w sobie jeszcze bardziej. Było coraz gorzej psychicznie. Według mnie, mama miała początki depresji. Postanowiłam kupić kamerę i zamontować ją w kuchni. Zobaczyłam, że mama potrafiła stać bezczynnie w kuchni przy oknie ponad godzinę. Lekarz prowadzący neurolog. Zasugerowałby mamie załatwić sanatorium, że wśród rówieśników odzyska chęć życia. Udało mi się szybko załatwić sanatorium w Zakopanym. Codziennie rozmawiałyśmy z mamą przez telefon i na zmianę z bratem jeździliśmy ze Śląska do Zakopanego w środy i w niedzielę. Widziałam, że mama bardzo się zmieniła. Była pochylona do przodu. Rozmawiała bez sensu. Panie z sali, mówiły mi, że mama się wywróciła pod prysznicem, że szuka pieska na sali, choć my w domu nie mieliśmy już psa. W poniedziałek rano zadzwoniłam do lekarza prowadzącego i powiedziałam o tym, że moja mama była samodzielna, a teraz nie da się z nią logicznie porozmawiać, że wywróciła się pod prysznicem i nikt mnie nie poinformował. Z dnia na dzień czułam niepokój, że z mamą dzieje się coś niedobrego. Koleżanki z pracy pocieszały mnie i zapewniały, że mama jest pod dobrą opieką. Kilka dni przed końcem pobytu zadzwoniła do mnie pani z sali, by zabrać mamę, bo ona się tu męczy. Cały czas śpi i nie uczestniczy w zajęciach. Nie zastanawiałam się długo. Następnego dnia byłam w zakopanym i zebrałam mamę do domu. Okazało się, że mama dostawała tam lek psychotropowy, który tak na nią działał, i podejrzewam, że w nocy miała odcukrzenie, bo mama jest na tabletkach. Przywiozłam do domu osobę starszą co najmniej o 10 lat. Od teraz zaczyna się moja bajka. Wziąłam opiekę na mamę i zaczęłam szukać dobrego geriatry, by poznać przyczynę tak wielkiej zmiany w mamy zachowaniu. Jest maj 2022 rok. Od tego czasu. Nie dało się z mamą logicznie porozmawiać. Umówiłam prywatne wizyty u psychiatry. Lekarz poinformował nas, że mama ma pierwsze objawy demencji i dlatego konfabuluje i wymyśla. Moje życie wywróciło się do góry nogami. Mama nie rozpoznawała swojego mieszkania. Zawsze chciała iść piętro wyżej. Rehabilitant podpowiedział nam, żeby oznaczyć jakąś naklejką drzwi i żeby mama policzyła schody. I zawsze, jak będzie wchodziła na górę, żeby je liczyła. Działało to może przez miesiąc, potem była agresja, i siłą wchodziła mama na czwarte piętro do niby swojego mieszkania. W mieszkaniu szukała psa albo małego dziecka. Z tymi urojeniami z dzieckiem był jeszcze taki problem, że nie chciała jeść, bo zawsze zostawiała dziecku. Ja byłam dla niej mamą, siostrą, a czasem nawet synem. Na szybko trzeba było znaleźć opiekunkę dla mamy, podczas gdy ja byłam w pracy. Pytałam po sąsiadach z nadzieją, że ktoś pomoże. Przepłakałam całe noce. Bezsilność, obawa to uczucia, które targały mną w tamtym momencie. Znalazłam opiekunkę, która wytrzymała miesiąc. Kolejna też taki czas. Obecnie jest już czwarta pani. To, co opiszę teraz, to dorastanie do sytuacji przez dwa lata. Dorastanie do sytuacji, że mama już się nie zmieni, a moim zadaniem jest zapewnić jej jak najlepszy komfort życia. Przez te dwa lata spotkałam tyle dobrego od ludzi. Mogłam zwierzać się w pracy. Dyrektor zgodził się na pracę zdalną, by te pierwsze miesiące jakoś ściągnąć. Koleżanki w pracy mówiły mi, że widziały program w telewizji o Śląskiej Akademii Parkinsona. Dzięki tej wskazówce trafiłyśmy do specjalistów. W tym czasie udało się również załatwić orzeczenie o niepełnosprawności i domową rehabilitację z NFZ. Mama po jednodniowej wizycie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym ma postawioną diagnozę – otępienie z ciałami Lewiego. Ja myślałam, że o mamy spowodowane są lekiem. Myślałam, że jak zmienimy lek, to będzie lepiej. Rzeczywiście te urojenia, które pani opisuje odnośnie dziecka i chociażby szukania tego psa w sanatorium, to właśnie pasują do tego obrazu otępienia z ciałami lewiego. Bardzo często takie narracje się zdarzają. E, o, zobacz, widziałaś tą dziewczynkę? Zobacz, jaką ma piękną sukieneczkę. Mogą pojawić się również zaburzenia wzrokowo-przestrzenne i pojawić się upadki bez wyraźnej przyczyny. Może pojawić się spowolnienie psychoruchowe, tak jakby zesztywnienie, czasem nawet drżenie rąk podczas wykonywania jakiejś czynności. Dość charakterystyczne są koszmary senne, które są bardzo realistyczne, albo możemy zauważyć, że ta osoba przez sen rusza się na łóżku tak, jakby wykonywała jakąś czynność. No, czytam dalej. Nikt dokładnie nie wytłumaczył mi tej choroby, a w szkole takich rzeczy nie uczą. Wytłumaczono mi najprościej, że to Parkinson i Alzheimer w jednym. O, powiedzmy. Jak mama wymyślała, to ja ją prostowałam, kłóciłam się z nią, czasami dochodziło do przemocy. Na siłę kładłam mamę spać, bo rano trzeba było wstać do pracy. Cały czas płakałam, kłóciłam się z bratem, byłam sama. Przyjaciółka pocieszała mnie słowami: lepiej już nie będzie. To dość trudne słowa. Nie miałam siły. Zapisałyśmy się do stowarzyszenia osób z Parkinsonem, bo stwierdziłam, że może tam uzyskam pomoc. Poszłam również do stowarzyszenia osób chorych na Alzheimera. Polecam wszystkim szukania pomocy, wychodzenia do organizacji. Tam dowiedziałam się, że skoro z MOPSu nie dostałam asystenta osoby niepełnosprawnej, to żebym próbowała z Caritasu, bo oni mają taki program finansowany z Pefronu. Udało się. Dostałyśmy asystenta do marca 2024 roku. Przez pół roku nie musiałam ponosić opłat na opiekuna. Pieniądze przeznaczałam na dodatkową rehabilitację. Przeprowadziłam poważną rozmowę z bratem. Powiedziałam, że sama tego nie pociągnę, że psychicznie nie dam rady. Brawo, pani Jolu, to zapewne była trudna rozmowa, ale jak bardzo potrzebna. To czytam dalej. Potrzebowałam wytchnienia. Nie tylko na urlop, ale w tygodniu i choć jeden weekend w miesiącu. Urlop i weekend udało mi się załatwić. Wolne w tygodniu jest sporadyczne. Zapisałam się na różne fora na Facebooku, aby zasięgnąć porady innych, by dowiedzieć się, co robić w sytuacjach, jak mama jest agresywna. Podjęliśmy z bratem decyzję, że poprosimy lekarza o lek od psychiatry, by wyciszyć mamę. Teraz jest spokojniejsza, ale mam wyrzuty sumienia, bo mama jest taka nieobecna, śpiąca. Na jakimś forum pojawiła się informacja o konferencji online Pokochać osobę z demencją. O, Pani Jolu, cieszę się, że Pani na niej była. To był taki, myślę, dobry czas i dobra konferencja. Opiekując się osobą chorą nie da się całkowicie uczestniczyć w konferencji, ale organizatorzy umożliwili odsłuchać jej w późniejszym terminie. Bardzo przydatne informacje. Dowiedziałam się o książce, idealny opiekun nie istnieje. Po konferencji kupiłam książkę i to był strzał w dziesiątkę. O, to cieszę się ogromnie. Dziękuję za zaufanie. Zaczęłam stosować się do porad. Zaczęłam grać, wchodzić w mamy życie. W tym czasie dzienny dom seniora w czeladzi prowadził szkolenie dla opiekunów. Również zapisałam się i skorzystałam ogromnie. Uzyskałam praktyczne porady, ale największym doświadczeniem było przymierzenie symulatora starości. Specjalnego kostiumu, który ogranicza ruchy i pogarsza widzenie. Najbardziej puszczały mi nerwy, że mama wszystko robi powoli. Po przymierzeniu takiego kostiumu inaczej patrzy na choroby mamy. Książka pani Karoliny Jurgi, idealny opiekun nie istnieje i szkolenie w dziennym domu seniora w Czeladzi otworzyły mi oczy. Po konsultacji z neurologiem zmniejszyliśmy lek od psychiatry do pół tabletki. Świetnie, pani Jolu. Bardzo się cieszę, że to się udało. Wierzę też ogromnie, że są takie sytuacje, kiedy właśnie te urojenia, agresje, niepokoje. Można wyciszyć poprzez swoje podejście, niekoniecznie sięgając po leki psychiatryczne, uspokajające, przeciwpsychotyczne, ale właśnie poprzez odpowiednie reagowanie na to, co się dzieje, poprzez odpowiednią komunikację, może zmniejszyć nasilenie tych urojeń i właśnie można wtedy uniknąć albo w minimalnych dawkach wprowadzić leczenie psychiatryczne. Także bardzo się cieszę i cieszę się również, że pani trafiła na moją książkę. Idealne opiekun nie istnieje, bo właśnie tam krok po kroku wyjaśniam, jak reagować w sytuacjach tych właśnie najtrudniejszych, tych zaskakujących tych, kiedy osoba nas nie poznaje, kiedy jest agresywna, kiedy oskarża nas o kradzież albo o trucie, albo o jakieś teorie spiskowe. Zrozumienie tej choroby, zrozumienie. Przyczyn zachowania osoby z demencją, no może spowodować, że te urojenia, te trudne zachowania będą się wyciszały. Czytam dalej. Od 10 lutego obserwuję mamę i zostaję aktorem dnia codziennego. Pięknie pani napisała. Pogodziłam się z sytuacją. Jestem mamą, siostrą. Zmieniam temat rozmowy, by mama zapomniała na przykład o dziecku, które szuka. Pani Jolu, w takich sytuacjach pomaga danie osobie chorej lalki, takiej lalki, która bardzo realistycznie wygląda, takiego bobasa, i osoby często zaczynają zajmować się tą lalką, głaskać, pielęgnować, i ten niepokój związany z brakiem dziecka wycisza się. To warto sprawdzić, czy to mogłoby pomóc. Metodą prób i błędów może nie, a może tak. Czytam dalej. Śpiewamy, modlimy się, tańczymy. Świetnie, pani Jolu. Myślę, że to może być też dla pani dobre, żeby zredukować to napięcie dnia codziennego. Są dni lepsze i gorsze. W te gorsze dni odpuszczam nic na siłę. Jestem tu i teraz. Nie zamartwiam się, co będzie dalej. Czy się boję? Jasne, że tak. Teraz byłam sama u lekarza i czeka mnie operacja, po której nie będę mogła przez dwa miesiące dźwigać, a mama trzeba położyć do łóżka, pomóc jej wstać z łóżka i krzesła. A już wszystko było tak ładnie poukładane. To tak, pani Jolu, to są te plany B, które trzeba wtedy wdrażać. Uwielbiam chodzić po górach, zdobyłam nawet najwyższy szczyt Europy, ale to żadne wyzwanie w porównaniu z opieką nad osobą chorą. To jest dopiero wędrówka. Życzę sobie i wszystkim słuchającym wytrwałości w dojściu do celu. To my musimy się zmienić, bo osoba chora się nie zmieni. Powodzenia. Pani Jolu, bardzo dziękuję za podzielenie się tą historią, za zaufanie. Na początku listu napisała Pani, że, że lubi Pani podróżować i że realizowała Pani swoje projekty podróżnicze. Przyszła mi taka refleksja, i stąd też tytuł tej historii. Że przyszło pani wybrać się w taką podróż po świecie osoby z demencją. No, podróż ekstremalna, podróż zaskakująca, w której można spotkać wiele wyzwań, wiele niewiadomych, wiele dylematów, podczas której można doświadczyć skrajnych emocji. Cieszę się ogromnie, że szuka Pani wiedzy, że jest Pani otwarta na dowiadywanie się w różnych stowarzyszeniach, w szukaniu tej pomocy z różnych instytucji. Zaczęła Pani swoją historię od zdania: Pokochałam osobę z demencją. Życzę Pani ogromnie, by ta miłość towarzyszyła Pani każdego dnia, by ta miłość do mamy rozpalała w Pani miłość również do samej siebie żeby nawet jeśli nie uda się wyjechać gdzieś dalej na podróż, które pani kocha, to by miała pani taką chwilę, 15 minut, 30 minut w ciągu dnia, żeby mogła pani spokojnie usiąść w fotelu z filiżanką kawy i wybrać się w taką mentalną podróż po świecie, tam gdzie pani chciałaby zajrzeć, żeby mieć taki moment być może relaksacji wyobrażeniowej. Żeby Pani w tym wszystkim nie zapomniała o sobie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej historii i jak zawsze zapraszam i do usłyszenia w następnym.